Akcja filmu rozgrywa się w rejonie hotelu Bristol w Warszawie. Z hotelu wychodzi Libańczyk, obywatel Republiki Federalnej Niemiec, Manukian Manuk. Mieszka na stałe w Berlinie Zachodnim. Przebywając w Warszawie, prowadził nielegalną działalność w zakresie organizowania przerzutów obywateli Niemieckiej Republiki Demokratycznej przez Polskę i Austrię do Republiki Federalnej Niemiec. Był jednocześnie dla nich przewodnikiem po Warszawie, pośredniczył w wymianie obcych walut, dostarczał potrzebne dokumenty. Oglądamy spotkanie figuranta z dwoma obywatelami Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Teraz widzimy go w trakcie kolejnej rozmowy z kandydatami na przerzut. Manukian Manuk wychodzi z hotelu ze znanymi nam już osobami. Tym razem rozgląda się baczniej. Szuka czegoś w kieszeniach, coś przekłada, znajduje, no tak. Niezbędne materiały zostają przekazane starym jak świat sposobem, z rączki do rączki. Przed wejściem do hotelu europejskiego figurant spotkał się z całą grupą kandydatów na przerzut, udzielając im ostatnich wskazówek. Materiał filmowy został przekazany do operacyjnego wykorzystania przez Służbę Bezpieczeństwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Początek tej historii chyba ma miejsce w latach 60., rok 1967, wojna sześciodniowa wygrana przez Izrael. Jednocześnie no, pamiętamy, że mawiano wtedy, że to polscy Żydzi pokonali sowieckich Arabów. A jak wyglądały w takim razie stosunki z tymi państwami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu? Bo to przecież nie były tylko stosunki polegające na wymianie sprzętu, czy to eksporcie sprzętu wojskowego. One były o wiele bardziej wielowymiarowe. Rzeczywiście, tutaj można wskazać na stosunki o charakterze gospodarczym, bo one miały bardzo duże znaczenie w latach 70. i 80. Jeśli spojrzymy na potencjał gospodarczy Libii czy Iraku, to zauważymy, że te kraje miały bardzo duże zasoby ropy naftowej. Ropy naftowej, którą eksportowały do różnych krajów wschodu, do krajów komunistycznych, ale także na zachód, dzięki czemu pozyskiwały nadwyżki dewiz. Te nadwyżki dewiz w przypadku właśnie Libii oraz Iraku były przez pewien okres w dużej mierze wykorzystywane do modernizacji infrastruktury tych krajów. To znaczy, zarówno Saddam Hussein, jak i Muammar Gaddafi w pierwszych latach swoich rządów przeznaczali ogromne sumy pieniędzy. To były miliony, nawet miliardy dolarów na budowę dróg, budowę szpitali, na budowę całych zakładów produkcyjnych i dużą część kontraktów, które dotyczyły właśnie realizacji tych zamówień, wygrywały przedsiębiorstwa PRL-owskie. Warto wspomnieć,
wspomnieć chociażby o takich spółkach jak Budimex, jak Colmex, jak Polimex Cekop, które rzeczywiście miały dobre rozeznanie na rynku, były solidne, a także proponowały konkurencyjne ceny w stosunku do ofert przedstawianych w krajach zachodnich, co powodowało, że zarówno w Libii, jak i w Iraku na przełomie lat 70. i 80. przybywało łącznie około 20 tysięcy polskich specjalistów wysyłanych w ramach kontraktów zbiorowych, jak i indywidualnych przez Polserwis, bo to również byli lekarze, to byli również inżynierowie czy wykładowcy na uniwersytetach. A w przypadku Libii, właśnie na początku lat 80. w tym kraju znajdowało się również około 300 osób na kontraktach wojskowych, to znaczy Centralny Zarząd Inżynierii, czyli państwowe przedsiębiorstwo odpowiedzialne za handel uzbrojeniem i eksportem sprzętu specjalnego, zawarł bardzo intratny kontrakt z libijskim Ministerstwem Obrony Narodowej właśnie na szkolenie libijskich pilotów, ale nie pilotów samolotowych, ale pilotów śmigłowców, głównie Mi-2, czyli tych takich najpopularniejszych helikopterów produkowanych również w Polsce. I te kontrakty były warte kilkadziesiąt milionów dolarów, co było wtedy ważnym zastrzykiem dewiz dla słabnącej perlowskiej gospodarki. A te stosunki handlowe miały wymiar nie tylko handlowy, bo wiemy, że w tym czasie perelowskie służby specjalne budowały też agentury na Bliskim Wschodzie i to w jakiś sposób też zaowocowało z kontaktami z organizacjami terrorystycznymi. Pierwsze kontakty z Organizacją Wyzwolenia Palestyny zostały zawarte pod koniec lat 60. w Libanie. I co ciekawe, jakby nie zostały one nawiązane poprzez dyplomatów z MSZ-u, ale poprzez attaché wojskowego PRL, rezydującego w Bejrucie. No, czyli który, oficera wojskowych służb specjalnych. De facto był oficer zarządu 2. Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Po prostu Palestyńczycy zbliżyli się do niego, bo już wcześniej nawiązali podobne relacje z innymi przedstawicielami państw Układu Warszawskiego i chcieli również rozszerzyć tą współpracę z Polakami. Interesowali się przede wszystkim dostawami broni. Ich kontakty miały na celu rozwinięcie współpracy o charakterze operacyjnym, a nie dyplomatycznym. Oni mieli pieniądze, mieli plan, czyli zdobycie niepodległości, walka z Izraelem, więc potrzebowali właśnie uzbrojenia lekkiego, zwłaszcza karabinów, moździerzy, amunicji. Z kolei wywiad wojskowy PRL po zerwaniu tych stosunków dyplomatycznych z Izraelem w 1967 roku w znacznym stopniu miał trudności w uzyskiwaniu informacji wywiadowczych z terenu Izraela, no bo ambasady zostały zlikwidowane, personel musiał wyjechać. Tak więc wydawało im się, że Palestyńczycy będą dobrym źródłem informacji o sytuacji politycznej, a zwłaszcza o ruchach wojsk izraelskich oraz amerykańskich w basenie Morza Śródziemnego, bo skupiska Palestyńczyków były wtedy rozsiane praktycznie po wszystkich krajach regionu i te kontakty zostały zawarte. One miały wymiar właśnie
finansowy i pierwsze relacje dotyczyły dostaw uzbrojenia. Później one ewoluowały, bo w połowie lat 70. w Warszawie została utworzona placówka Organizacji Wyzwolenia Palestyny, która jeszcze nie miała statusu misji dyplomatycznej. To podniesienie rangi nastąpiło dopiero w 82 roku po inwazji Izraela na Liban. No i właśnie już w latach 80. te stosunki zostały podniesione jeszcze na wyższy poziom. Już mówię tu o poziomie operacyjnym, dlatego że MSW zawarło tajne porozumienie ze służbami specjalnymi OWP, które między innymi przewidywało znaczne ułatwienia dla palestyńskich bojowników w przyjazdach do Polski, bo normalnie potrzebowali oni wiz, aby uzyskać dostęp i przekroczyć granicę, a takie porozumienie umożliwiało im przyjazd bez wiz, otrzymywanie dokumentów na granicy, już zwłaszcza na lotnisku Okęcie, co de facto oznaczało możliwość przerzucenia bojowników lub osób zaangażowanych w działalność terrorystyczną, bardzo szybkie przerzucenie właśnie z rejonu Bliskiego Wschodu do Warszawy. Kontakty o charakterze operacyjnym były również otrzymywane tutaj w Polsce. PRL-owskie służby, zwłaszcza Departament II MSW, czyli kontrwywiad, utrzymywały stały, systematyczny kontakt z jednym przedstawicielem palestyńskiej placówki odpowiedzialnym właśnie za bezpieczeństwo w celu infiltracji i kontroli około setki palestyńskich studentów, którzy tutaj przebywali na stypendiach. A ta kontrola dotyczyła zwłaszcza sympatyków nurtów przeciwnych Jasserowi Arafatowi, zwłaszcza członków organizacji Abu Nidala, który miał w PRL dobrze rozwiniętą siatkę swoich współpracowników. A OWP miało swoją siatkę agentów, ale ja z początków mojej pracy w archiwum IPN-u, na początku kiedyś zajrzałem do spisów alfabetycznych, to zauważyłem bardzo dużą ilość nazwisk zaczynających się na A, Al-As. Były to nazwiska po prostu arabskie. Jak duży zasób informacyjny miały komunistyczne służby w państwach Bliskiego Wschodu, w państwach Afryki Północnej? Czy to byli ludzie, którzy współpracowali stricte z polskim wywiadem czy kontrwywiadem i kim oni się byli, z jakich organizacji się wywodzili? Jeżeli spojrzymy na działalność kontrwywiadowczą prowadzoną z terenu PRL-u, to możemy założyć, że rzeczywiście ta wiedza, którą posiadały PRL-owskie służby na temat działalności o charakterze stricte politycznym, prowadzonej tutaj w Warszawie, w Łodzi zwłaszcza, bo tam znajdowało się Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, czyli to pierwsze miejsce, gdzie stypendyści z Bliskiego Wschodu się pojawiali i uczyli się przez 2 semestry języka polskiego, to ta wiedza była całkiem dobra, dlatego że służby rekrutowały wielu informatorów spośród przybyszów z krajów arabskich, różnie motywując ten werbunek. No, z reguły było to prowadzone z charakteru finansowego, ale także pod groźbą, że jeżeli taki osobnik nie będzie współpracował, no to może zostać deportowany, co w przypadku Irakijczyków w latach 80. miało bardzo duże znaczenie, bo wtedy toczyła się wojna Iranu z Irakiem i bardzo wielu młodych ludzi było wysyłanych na front, a więc stypendium na polskiej uczelni w latach 80. stanowiło taką przepustkę
walkę, aby uniknąć tego poboru i wysłania na pierwszą linię frontu. Stąd też nawet w wewnętrznych dokumentach zastanawiano się i podkreślano, że małżeństwa mieszane polsko-irackie wzrosło kilkadziesiąt procent na początku lat 80., co właśnie wynikało z tego, że po zawarciu takiego aktu Irakijczycy mogli się starać o kartę stałego pobytu, a w przeciągu kilku lat nawet o obywatelstwo. Jeżeli spojrzymy jednak na działalność już stricte wywiadowczą prowadzoną w poszczególnych krajach bloku wschodniego, to ta wiedza zarówno Departamentu I MSW, jak i Zarządu II Sztabu Generalnego nie była dosyć szczegółowa. No podam tutaj przykład działalności rezydentury CEDR, czyli ekspozytury wywiadu wojskowego PRL w Libanie w latach 65-70. A więc mamy tą taką pięciolatkę, w czasie której oficerowie wywiadu wojskowego nie zwerbowali ani jednego agenta, co więcej, nie przeprowadzili ani jednego skutecznego tak zwanego rozpracowania, które chociażby umożliwiłoby przedstawieniu takiemu potencjalnemu informatorowi propozycji współpracy. Podobnie sytuacja wyglądała w latach 70. No, w latach 80. rzeczywiście tych współpracowników zostało kilku zwerbowanych. I co ciekawe, w przypadku Libanu większość z nich zajmowała się handlem bronią, ale nie na dużą skalę, raczej pośredniczyła w takich pojedynczych transakcjach i stąd nawiązywała kontakty z przedstawicielami Zarządu Drugiego, dlatego że jedna z głównych ich działalności właśnie w Libanie czy w Syrii dotyczyła uzyskiwania zachodnich wzorców uzbrojenia, a więc elementów broni, rakiet, granatów czy min przeciwpiechotnych wykorzystywanych i produkowanych zwłaszcza w krajach zachodnich. Stąd też najlepiej było pozyskać taką broń dzięki kontaktom z pośrednikami i część z nich została pozyskana w ramach współpracowników. No ale jakość tych informacji, która była przekazywana przez takich informatorów, ograniczała się jedynie właśnie do kwestii technicznych i nie miała żadnego przełożenia politycznego. No co więcej, w przypadku Iranu w 1983 roku nie było nawet punktu operacyjnego Departamentu I MSW. O rezydenturze nie wspominając. Tak, no właśnie nie była tam prowadzona działalność wywiadowcza z ramienia wywiadu cywilnego. No, w Iraku osobna grupa wywiadowcza pod kryptonimem Bagdad powstała dopiero w 1987 roku. Mówię tu o wywiadzie wojskowym, bo wywiad cywilny miał tam swoich współpracowników, między innymi rozsianych w wielu miejscach, obozach czy miejscach, gdzie produkowano pewne elementy przez polskich specjalistów, którzy byli rekrutowani do współpracy jeszcze przed wyjazdem. A skoro wspomnieliśmy już o konflikcie irańsko-irackim,
polskie władze, władze PRL-owskie deklarowały neutralność wobec tego konfliktu, ale to była chyba tylko neutralność deklaratywna. Jeżeli spojrzy się na dokumenty wewnętrzne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a zwłaszcza dokumenty wojskowe, to rzeczywiście nie będzie przesadą stwierdzenie, że była to neutralność pozorna, bo o ile na arenie międzynarodowej, zwłaszcza na forum ONZ-u, dyplomacja Polski Ludowej wskazywała, że no najlepszym rozwiązaniem konfliktu są rozmowy pokojowe i zaprzestanie walk, to już za kulisami Warszawa aktywnie wspierała Saddama Husajna oraz armię iracką. No przeciwko Chomeiniemu. Przeciwko Chomeiniemu, przeciwko armii irańskiej. No, przejawiało się w to w ten sposób, że PRL była jednym z głównych dostawców uzbrojenia dla armii irackiej. Tutaj w 1981 roku do Warszawy... Czyli innymi słowy, im więcej wystrzelono pocisków ze strony Saddama Husajna, tym pojawiała się luka rynkowa i można było sprzedawać dalej. To tak. Irakijczycy byli zadowoleni z perelowskiej broni, z czołgów, z karabinów. No, te kontrakty były wysoko opłacane dla przemysłu zbrojeniowego, co wiązało się z tym, że Iran tak sceptycznie podchodził do tych takich zapewnień oficjalnych Warszawy, że zachowuje tutaj neutralność. Niemniej warto wspomnieć również o tym, że za kulisami władze irańskie próbowały dowiedzieć się, czy wysądować, czy jest możliwość również eksportu perelowskiego uzbrojenia właśnie do Iranu, bo dokumenty jasno wskazują, że sprzęt specjalny był eksportowany przez niektóre kraje bloku wschodniego, chociażby przez Bułgarię czy Węgry właśnie do Iranu w latach 80. No, jeżeli spojrzymy na obrót towarowy, handlowy między PRL a Iranem w 87 roku, to wynosił on około 45 milionów dolarów, co w przypadku obrotu między Irakiem a Polską Ludową stanowiło jedynie mały procent. Tak więc te relacje ekonomiczne z Bagdadem były o wiele ważniejsze dla Warszawy, ale też z tego względu, że Irak zdeponował w 81 roku kilkaset milionów dolarów w banku handlowym w ramach depozytów, co oznaczało bardzo duże wsparcie dla perelowskiej gospodarki, która musiała się borykać z kredytami zachodnimi, które trzeba było spłacać. I taki depozyt, który można było obracać, stanowił właśnie taką przysługę i transakcję wiązaną za handel bronią. Ale w tym wypadku warto też wspomnieć o aferze Iran-Contras, bo w niej również maczały palce perelowskie służby. No, afera Iran-Contras pokrótce oznaczała... Ale to nigdy nie wypłynęło na szersze wody. No wiemy, że ta sprawa była też przedmiotem działalności specjalnej komisji w Stanach Zjednoczonych, a tam, o ile dobrze pamiętam, wątek chyba PRL-owski się nie pojawił. Pojawił się w dokumentach wewnętrznych. Te dokumenty zostały przedstawione dyplomatom polskim w Waszyngtonie, ale nie został upubliczniony zarówno przez członków komisji, jak i przez dziennikarzy. Ale właśnie tutaj warto wspomnieć, że pośrednicy w Austrii, między innymi oficerowie wywiadu wojskowego, którzy pracowali w takiej firmie Alcatronic prowadzonej przez Monzera Alcazara, zajmowali się jakby pośrednictwem w sprzedaży amerykańskiej broni do Iranu. A więc to jest taka bardzo ciekawa i nawet kuriozalna historia, że oficerowie wywiadu wojskowego PRL działali na zlecenie CIA, dozbrajając Iran, który walczył z Irakiem wspieranym przez, nieoficjalnie przez polskie władze. Dziękuję bardzo.